Studio Oretty przedstawia Izabela Szylko, Madonna z Czy ta Alina Adamiec Rozdział pierwszy Mężczyzna w zielonej marynarce, który pojawił się właśnie u wylotu ulicy Wiktorii Wiedeńskiej, nie powinien był znaleźć się w tej okolicy. Ulica Wiktorii Wiedeńskiej nie była główną arterią miasta. Nie jeździły nią autobusy ani tramwaje, nie mieściły się tu żadne urzędy. Ta niewielka osiedlowa uliczka starała się jednak dzielnie sprostać wymaganiom narzuconym rangą wydarzenia, od którego wzięła swą nazwę. Mężczyzna od dłuższej chwili obserwujący tutejsze rezydencje, mniej lub bardziej nawiązujące stylem do pobliskiego królewskiego pałacu, źle się komponował w tym krajobrazie. Jego wygląd nie wzbudzał zaufania. Miał długie włosy spięte na karku gumką, przez co kolczyk włóchu szczególnie rzucał się w oczy. Zielona marynarka była mocno wypłowiała, a czarne dżinsowe spodnie, zgodnie z aktualną modą, wytarte na kolanach. Gdyby był trzydzieści lat młodszy, taki strój pewnie nikogo by nie dziwił, ale siwizna i głębokie zmarszczki na czole wyraźnie świadczyły o wieku, w którym mógłby być dziadkiem, zobowiązywały więc do bardziej szacownego wyglądu. Tylko porządne, zamszowe buty, dobrane do koloru marynarki, Czarny golf z szetlandzkiej wełny i zapach dobrej wody kolońskiej mogłyby uważnemu obserwatorowi nasunąć podejrzenie, że Józef nie pojawił się tutaj w celu domokrążnej sprzedaży długopisów, lecz w zupełnie innej sprawie. Na ulicy nie było jednak uważnych obserwatorów. Kiedy więc Józef zatrzymał się przed jedną z willi i zaczął przyglądać się jej z zainteresowaniem, jego zachowanie wywołało naturalną reakcję sił specjalnie do tego celu powołanych. Z za domu wyłonił się barczysty facet w czarnym garniturze i ciemnych okularach. Nie zadając sobie nawet trudu, by dopiąć marynarkę, spod której wyglądała kabura pistoletu, podszedł do ogrodzenia. E, widzę pana, tu się nie wolno zatrzymywać, proszę stąd odejść. Na Józefie słowa mężczyzny nie zrobiły wrażenia. Stał dalej i przyglądał się willi z jeszcze większą ciekawością. Proszę stąd odejść, powtórzył już ostrzej ochroniarz. Józef, ociągając się, ruszył z miejsca. Zanim jednak ochroniarz zdążył ucieszyć się, że jego polecenie tak sprawnie zostało wykonane, Józef podszedł do furtki i nacisnął dzwonek. Tego już było za wiele. Ochroniarz popędził w jego kierunku, kładąc dłoń na kaburze pistoletu, lecz czekało go kolej na zaskoczenie. Usłyszał brzęczyk domofonu, furtka odskoczyła i podejrzany jego zdaniem obiekt został wpuszczony na teren posesji. Ochroniarz zatrzymał się, nie wiedząc, co robić. W tym momencie komórka w jego kieszeni zaczęła wygrywać motyw z serialu Zero Siedem z Już sam dźwięk melodyjki spowodował, że mężczyzna w ciemnych okularach wyprężył się, niemal stając na baczność. Lewą ręką wyciągnął telefon, prawą na wszelki wypadek trzymał wciąż na pistolecie. — Tak, tak, oczywiście, tak jest. Nie było wątpliwości, że tym razem zawodowa przenikliwość go zawiodła. Ochroniarz wsunął telefon do kieszeni, pilnując, by prawa ręka zsunęła się z kabury pistoletu w możliwie naturalny sposób. Uwolnioną ręką wykonał zachęcający gest w kierunku Józefa, starając się jednocześnie przybrać przyjazny wyraz twarzy, co jednak przychodziło mu z dużym wysiłkiem. Żeby ukryć zmieszanie, Podbiegł szybko do willi i usłużnym gestem otworzył drzwi. Dzień dobry, proszę bardzo, proszę do środka. Józef podszedł do wejścia, nie spiesząc się. Przystanął na wycieraczce i z przesadną starannością zaczął wycierać buty. Gdy zniknął wreszcie w głębi korytarza, ochroniarz odetchnął z ulgą, dopiął marynarkę i pewnym krokiem wszedł do domu, zamykając drzwi. Józef nigdy wcześniej tu nie był. Na dworze zaczął już zapadać zmrok, ale w domu nie zapalono jeszcze świateł. Zdążył tylko ogarnąć wzrokiem grube, pluszowe kotary w oknach, kanapę i krzesła obite tą samą bordową tkaniną oraz stylowe, ciemne meble, gdy ochroniarz wskazał mu drogę. — Tędy proszę, do samego końca. Gabinet łatwo pan znajdzie. Kiwnął dłonią w kierunku okazałych schodów wyłożonych mahoniowym drewnem. Józef dotarł na drugie piętro trochę zdyszany. Były tam tylko jedne drzwi, lekko uchylone. Zatrzymał się na chwilę, żeby złapać oddech i dyskretnie zerknął do środka. W gabinecie panował taki sam półmrok, jak w całym domu. Na wielkim biurku, pełnym papierzysk, paliła się jedynie zielona lampka, dająca przyćmione światło. W jej cieple wylegiwał się czarny kot. Fotel za biurkiem był pusty. Józef pchnął drzwi i wszedł do środka. Rozdział drugi. Gabinet miał nietypowy, okrągły kształt. Stylizacja wnętrza przypominała zamkową wieżę. Ściany z jasnoczerwonej cegły nie zostały otynkowane. Zamiast normalnego okna, tuż pod wysokim sufitem umieszczono rząd małych, półokrągłych świetlików, zasłoniętych teraz pluszowymi kotarami. Ciężkie regały z egzotycznego ciemnego drewna dopasowane do kształtów wieży od góry do dołu wypełniały książki. Na środku pokoju stało wielkie biurko, za nim fotel, obok drugi taki sam i mały stolik. Niektóre regały miały masywne drzwiczki zamykane na klucz. Właśnie przy jednym z takich przypominających sejf mebli stał gospodarz domu Stanisław Woliński. Był nienagannie ubrany w twój garnitur, koszulę w niebieskie paski i czerwony krawat. Mógł mieć pięćdziesiąt kilka lat, ale bujne ciemne włosy, nieprzypruszone siwizną, sprawiały, że mimo potężnej tuszy wyglądał dużo młodziej. Na widok mężczyzny Józef uśmiechnął się. Musisz podszkolić ochronę, zauważył nie bez złośliwości. Złego licho nie weźmie. Woliński nie przejął się ostrzeżeniem. Nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko o maniery. Nie chce mi się. Musiałbym szkółka założyć. Co tydzień przysyłają mi kogoś nowego. Dzisiaj stać mi przysługuje, jutro nie. Nie warto. Woliński podszedł do stojącego wciąż przy wejściu Józefa. Witaj, kopelat! Mocno uścisnęli sobie dłonie. Siadaj! Woliński wskazał ręką fotel obity ciemnozielonym pluszem. Tu chyba będzie najwygodniej. Napijesz się czegoś? A co masz? Wszystko. No tak, obrosłeś w piórka. Józef szerokim gestem dał do zrozumienia, że jest pod wrażeniem tego, co zobaczył. Ale tym razem w jego głosie można było wyczuć raczej lekki szacunek niż drwinę. Może być Glenfilik? z wodą sodową? Nigdy. Woliński otworzył kluczykiem jedną z szafek w gabinecie. Za rzeźbionymi drzwiczkami mieścił się spory barek zastawiony po brzegi butelkami. Wyjął z niej łyski i rozlał do szklanek, napełniając je w jednej trzeciej: glenfidik, osiemnastka. Józef nie krył zaskoczenia. Rzeczywiście masz wszystko. Mówiłem. Woliński wzruszył ramionami. Ale lodu pewnie nie masz. Woliński bez słowa otworzył sąsiednie drzwiczki, za którymi kryła się lodówka. Wrzucił do łyski kilka kostek lodu, podał józefowi szklankę a sam usiadł za biurkiem. Od dawna jesteś w kraju? No, już prawie pół roku. To chyba zostaniesz na stałe. Taki mam zamiar. I jak ci się tu teraz podoba? Sądząc z ironii w głosie Wolińskiego, nie było to pytanie, tylko komentarz. Owszem, niczego. Józef nie zamierzał dać się sprowokować do narzekań. Głupi moment sobie wybrałeś na powrót. Wszyscy mówią, że lepiej już było. To była niestety prawda. Józef zdał sobie sprawę, że od momentu swojego powrotu właściwie nie spotkał zadowolonej osoby. Po kilkunastu latach spędzonych za granicą zdążył już zapomnieć, że stan tak jest typowy dla mieszkańców kraju nad Wisłą, którzy na pytanie, jak leci, odpowiadają zwykle stara bida. Jednak takie słowa w ustach Wolińskiego, człowieka sukcesu, ministra sprawiedliwości, uświadomiły Józefowi, że przez te wszystkie lata niewiele się zmieniło. Ty chyba nie masz na co narzekać. Józef jeszcze raz ogarnął pokój szerokim ruchem ręki, ale Woliński zbagatelizował ten gest. W tym kraju tylko ryby nie narzekają. Nawet nie wiesz, jak mam już dość tego syfu. Najchętniej właśnie teraz bym stąd wyjechał. Tak tylko mówisz. Józef nie przejął się deklaracją kolegi. Od swego powrotu podobne słowa słyszał z wielu ust. Nie pociągały one jednak za sobą istotnych działań. Naprawdę do jakiegoś ciepłego kraju, gdzie pomarańcze rosną, cytryna dojrzewa. Woliński niemal się rozmarzył. Komórki nie działają? Chyba nie oczekujesz współczucia. Szkoda gadać, Woliński machnął ręką. Lepiej powiedz, co u ciebie, jeszcze cię zniechęcę i ojczyzna znowu straci artystę. Bez obaw. Józef ucieszył się ze zmiany tematu. Nigdzie nie mam takiej wiernej publiki, jak tu. Nawet policja znalazła mnie od razu w tej właśnie chwili czarny kot, który do tej pory, jak się wydawało, drzemał w cieple lampy, prychnął nagle i zeskoczył z biurka na podłogę. Józef mógłby przysiąc, że stało się to dokładnie w momencie kiedy wypowiedział słowo policja. Przypomniało mu to pewne zdarzenie sprzed lat, gdy razem z Wolińskim chodzili jeszcze do liceum. Staszek miał wtedy w domu wyjątkowo pojętnego szarego dachowca, którego traktował zupełnie jak psa. Uczył jeść na komendę, podawać łapę, miałczeć, mruczeć lub syczeć w zależności od podanego odpowiedniego hasła. Kiedyś w dniu akademii z okazji rocznicy rewolucji październikowej, na którą dyrektor zaprosił specjalnych gości, Woliński przyszedł z tym kotem do szkoły. Schował go w auli za czerwoną kotarą, do której przypięta była dekoracja ze złocistym sierpem i młotem. Normalnie do występów w takich imprezach ochotników trzeba było wyznaczać siłą, ale tym razem Woliński sam się zgłosił do recytacji. I kiedy, stojąc przed obliczem kilku niezwykle ważnych, urzędowych, łysiejących głów, wygłosił kwestię, mówimy partia, a w domyśle Lenin, z za kotary dobiegło przeraźliwe miałczenie kota. Po chwili konsternacji, w kierunku tego niespodziewanego a donośnego głosu ruszyła spontaniczna obława. Przerażone zwierzę błyskawicznie zaczęło wspinać się po kurtynie, jednak w połowie drogi zostało powstrzymane nagłym szarpnięciem. Jak się okazało, kot przywiązany był do kaloryfera kawałkiem sznurka. Wiedziony instynktem samozachowawczym wczepił się pazurami w kurtynę, spektakularnie ściągając ją na ziemię i przysparzając zgromadzonej gawiedzie radosnego widowiska w postaci upadającego sierpa i młota. Kot został w końcu odwiązany od kaloryfera. Gdy tylko udało mu się wydostać spod fałd kotary, czmychnął tak szybko, jak mógł, i tyle go wszyscy widzieli. Śledztwo w sprawie odnalezienia sprawcy całego zamieszania nic nie dało. Po tym wydarzeniu dyrektor przestał być dyrektorem, a kot został wysłany na przymusowe wakacje do rodziny na wieś. Józef, przypomniawszy sobie tę historię, zerknął na swego kolegę nieufnie, ale jego zachowanie było zupełnie naturalne. Woliński wstał właśnie, wskazując na pustą szklankę. Jeszcze raz to samo? Wyglądało, że temat policji wcale go nie zainteresował. Józef kiwnął głową. Woliński wziął od niego szklankę, podszedł do barku i nalał od razu podwójną porcję. A czego oni od ciebie chcą po tylu latach? Postawił szklankę na skraju stolika i popchnął ją palcem w kierunku Józefa, starając się sprawiać wrażenie, że pyta tylko z ciekawości. Cóż, mam wiele przydatnych talentów. Rozdział trzeci Józef zamyślił się lekko. Jednym z jego talentów, czy też może darów, były zdarzające się czasem chwile niezwykłej jasności umysłu. Józef pamiętał doskonale, kiedy taki stan ducha przydarzył mu się pierwszy raz. Wprowadził się właśnie do jednego z tych wieżowców mrówkowców z długimi hotelowymi korytarzami, gdzie ludzie rzadko znają się nawet z widzenia. W takim miejscu, Jedynie w windzie można sąsiadowi popatrzeć w oczy, jeżeli oczywiście komukolwiek by na tym zależało. Józefowi akurat zależało, pracował nad cyklem obrazów maski wielkiego miasta i wszystkie okoliczne twarze kolekcjonował w swej pamięci z zawodową starannością. Mieszkał na ostatnim, piętnastym piętrze, to też podróże windą stanowiły dla niego szczególnie cenną okazję do obserwacji. Zapamiętał zwłaszcza pewną niemłodą już kobietę, jak się okazało jego najbliższą sąsiadkę. Jej twarz byłaby zupełnie przeciętna, gdyby nie wypisane na niej cierpienie. Cierpienie to, o dziwo, nie poszarzało tej twarzy, tylko dodawało jej blasku. Tak było, gdy jeździła Windą sama. Czasami był z nią mężczyzna, chyba mąż, i wtedy na jej twarzy pojawiała się pogarda i nienawiść. Zza drzwi sąsiadów codziennie dobiegały podniesione głosy. Pewnego dnia kłótnie ucichły. Kobieta zaczęła jeździć windą sama, gdy jechała na dół, zawsze miała ze sobą jakiś pakunek w reklamówce. Na górę wracała z pustymi rękami. Jej twarz nie nosiła już śladów cierpienia, ale też straciła cały wewnętrzny blask. W końcu stała się tak przezroczysta, że niemal znikła. Dlatego to, co się stało, zupełnie Józefa nie zaskoczyło. Pewnego dnia kobieta przestała jeździć windą. Niedługo potem do drzwi józefa zapukał człowiek o smutnej twarzy, który na pewno nie należał do malarskiej kolekcji mieszkańców tego domu. Mężczyzna pokazał józefowi fotografię kobiety i mężczyzny i spytał czy nie wie przypadkiem, gdzie można tych ludzi znaleźć. Józef zanim jeszcze wziął zdjęcie do ręki, wiedział że chodzi o jego sąsiadów i w tej właśnie chwili doznał olśnienia. Wszystko stało się logiczne i proste. To, co widział i słyszał, samo ułożyło się w logiczną całość. Oddał mężczyźnie zdjęcie, mówiąc z pewnością, która nawet jego samego zaskoczyła. To ona go zabiła. Pocięła ciało na kawałki i wyniosła w reklamówkach na śmietnik. I gdyby na tym zakończył, jego oświadczenie dałoby się pewnie jakoś logicznie wytłumaczyć, ale coś go podkusiło, żeby mówić dalej. Ona też nie żyje. Rzuciła się do Wisły. Czwarty filar mostu poniatowskiego, północna strona. Smutny kapitan, który pracując od lat w organach ścigania naprawdę niejedno już widział i słyszał, popatrzył na Józefa w osłupieniu. Józefowi nigdy nie udało się dociec, skąd mu ten czwarty filar przyszedł do głowy. Może słyszał w radiu, że wyłowiono zwłoki? Może przeczytał notatkę w prasie? Samobójstwo można było dość łatwo wydedukować. Most Poniatowskiego najbliżej, więc też miało to jakieś uzasadnienie. Z północnej strony ciekawszy widok, ale czwarty filar? A tam właśnie, na dnie Wisły, znaleziono ciało kobiety o przezroczystej twarzy, obciążone niczym kamieniem młyńskim plecakiem z książkami. Dla milicji również stanowiło to problem nie do rozwiązania, gdyż niestety wszystko, co powiedział Józef, okazało się prawdą. Kilka wielogodzinnych przesłuchań nie wniosło niczego nowego. Bo Józef mógł powiedzieć tylko to, co już powiedział, i żadne racjonalne uzasadnienie jego przeczuć nie wchodziło w grę. Nieplanowany kontakt z milicją miał jednak i swoje dobre strony. Kapitan z wydziału zabójstw, ten o smutnej twarzy, okazał się skądinąd bardzo miłym człowiekiem i do tego, podobnie jak Józef, lubił grać w szachy słuchając chórów gregoriańskich. Było to przyzwyczajenie tak rzadkie, że zaowocowało nową i niecodzienną przyjaźnią. O tak z zamyślenia wyrwał go śmiech Wolińskiego. Pamiętam nawet pewien artykuł w ekspresie: Jasnowic powiśla, pomaga rozwikłać mroczne tajemnice. Józef niestety też dobrze pamiętał ten artykuł. Był środek sezonu ogórkowego, a dziennikarka, która do niego przyszła, bardzo młoda i bardzo ładna, płakała, że nie ma czym zapełnić kolumny. Znany artysta, współpracujący z dzielną milicją obywatelską, Idealnie by się do tego celu nadawał. Józef z uporem twierdził, że nawet jeśli jego udział w rozwikłaniu pewnej afery kryminalnej można było nazwać współpracą z milicją, to doszło do niej zupełnie niechcący i absolutnie siły nadprzyrodzone nie miały z tym nic wspólnego. W związku z powyższym nie ma o czym pisać i dziennikarka mogłaby wreszcie sobie pójść. Dziewczyna jednak nie skorzystała z propozycji, tylko chlipała bez przerwy, roztaczając apokaliptyczne wizje. Jak nie wyrobi normy, to jej szef nie puści na urlop, a jak teraz nie wyjedzie z narzeczonym, to całe jej życie uczuciowe może legnąć w gruzach. Tak wyrafinowany szantaż osiągnął w końcu skutek. Józef wymyślił na poczekaniu kilka mrożących krew w żyłach historii. Zgodził się na ich publikację pod jednym warunkiem: że jego nazwisko nie ukaże się drukiem. Wdzięczna dziennikarka warunek wprawdzie spełniła, ale zajęta ratowaniem życia uczuciowego szybko wyjechała na urlop. Nadgorliwa redakcja opatrzyła tekst rysunkiem Józefa to akurat tym, który z plakatu do filmu Wajdy znała cała Polska. Wszyscy zainteresowani mogli więc rozpoznać, o kogo chodzi. Reportaż okazał się przebojem sezonu ogórkowego. Przedrukowały go inne czasopisma, nic sobie nie robiąc z zakazu publikacji nazwiska. Sława jasnowidza ciągnęła się za Józefem latami, i na nic się zdało tłumaczenie, że został nim tylko z powodu dobroci serca złośliwości losu i szczytu sezonu ogórkowego. Dziennikarze piszą różne bzdury. Józef bez entuzjazmu podjął kolejną próbę walki z własnym mitem. – Wiem, wiem – przerwał mu Woliński. – Ciągle masz te swoje? Hm. Zabachał się, zastanawiając nad wyborem odpowiedniego słowa. Hm. – Zdolności? – dokończył, wbijając wzrok w podłogę. Czasami myślę jaśniej niż innym. Reszta to tylko trochę wyższy i Loraz chciał dokończyć Józef, ale tym razem darował sobie złośliwość. Reszta to zwykła dedukcja. A wiesz? Woliński roześmiał się nerwowo. Mam teraz taki kłopot. Może byś mi coś poradził? No no. Józef popatrzył na Wolińskiego, zaciekawiony. Zawsze wyglądało to tak samo. Najpierw haha, tak naprawdę to ja w to nie wierzę, potem no wiesz, nigdy nie wiadomo, a w końcu jestem bardzo ciekaw, co o tym sądzisz. Rola wyroczni delfickiej z czasem zaczęła mu się nawet podobać. Ale wiesz, że nie daje żadnych gwarancji, dodał szybko, z trudem ukrywając rozbawienie. Muszę, Woliński w skupieniu ważył słowa, muszę pozbyć się pewnej osoby. Józef, widząc zaaferowanie na twarzy kolegi, nie potrafił dłużej zachować powagi. – No wiesz, na polu jasnowidzenia może i mam pewne sukcesy, ale do takiej roboty może by się lepiej nadał ktoś z Wołomina? – Bardzo śmieszne. Do Wońskiego dotarło wreszcie, że Józef bawi się jego kosztem. – Szybko przyswajasz realia. Uwaga Józefa zrobiła jednak swoje. Minister rozluźnił się trochę i pociągnął ze szklanki duży łyk. No po prostu nie wiem, co robić. Rozłożył bezradnie ręce. Chciałbym wyrzucić z pracy pewną osobę. Nie nadaje się? Długo byłeś za granicą. Woliński popatrzył na Józefa pobłażliwie. Właśnie aż za bardzo się nadaje. Przychodzi do pracy, zanim ja się zdążę obudzić, wychodzi później niż sprzątaczki. I żebym jej jeszcze za to płacił. Ale z różnych przyczyn ta osoba jest mi bardzo niewygodna. Mhm. Józef przytaknął zdawkowo, bo jego uwagę zaprzątnęło właśnie coś innego. Czarny kot zaczął szarpać nogawki jego spodni, wyraźnie zamierzając wskoczyć mu na kolana. Józef delikatnie odepchnął zwierzę. No, po prostu jej nie lubię, Woliński wyznał w końcu szczerze. Kodeks pracy chyba czegoś takiego nie przewiduje? Niestety, jeśli ją wyrzucę bez mocnego uzasadnienia. To może się zrobić szum i więcej na tym stracę niż zyskam. Jak poszukasz, na pewno coś znajdziesz. Im bardziej stanowczo Józef odpychał kota, tym bardziej namolnie zwierz mu się naprzykrzał. Mnie tak łatwo, ta osoba również nie lubi mnie. To może chciałaby odejść na własną prośbę? Nie żartuj. Według niej to ja powinienem ustąpić. Ja wiem i rozumiem, że wszyscy mi obrabiają dupę, ale na boku. A ona to robi publicznie i nazywa to jeszcze konstruktywną krytyką. Zupełnie jakby nie miała instynktu samozachowawczego. Nie możesz czegoś wymyślić? Ta, i zaraz się na mnie rzucą. Te hieny z gazet tylko czekają na takie kąski. A do tego ona zna jakąś ważną redaktorkę z telewizji. ty za to znasz prezesa. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale od paru lat mamy więcej niż jedną telewizję. Zabierz go. Cierpliwość Józefa do kota w końcu się wyczerpała. Woliński popatrzył na Józefa z naganą. Gwizdnął raz, a kot natychmiast przestał się interesować Józefem. Gwizdnął drugi. Zwierz odwrócił się z godnością, wskoczył na biurko i umościł się ponownie w cieple lampy. No więc jestem między młotem a kowadłem. Masz może zdjęcie tej osoby? No tak, metoda dedukcyjna. Wojniński nie odmówił sobie złośliwości. Powinienem mieć z jakiejś konferencji. Otworzył szufladę biurka, pogrzebał w niej trochę i po chwili wyciągnął fotografię młodej kobiety. O, jest. Zaciekawiony Józef podszedł do biurka i wziął do ręki zdjęcie. Popatrzył na nie z uśmiechem i w tej sekundzie wyraz jego twarzy zmienił się. Gwałtownym ruchem odłożył fotografię na biurko. Nie patrząc na Wolińskiego, podszedł do lodówki, wyciągnął butelkę, nalał sobie łyski do szklanki i wypił jednym haustem. Wziął głęboki oddech i usiadł w fotelu. Woliński nie spuszczał z niego wzroku. Znam tę dziewczynę. Naprawdę? Zaskoczenie Wolińskiego wydawało się szczere. A nawet jest mi bardzo bliska. To była Małgorzata spośród tysięcy prokuratorów podległych ministrowi sprawiedliwości, Woliński zapytał go właśnie o tę jedyną osobę, na której szczęściu naprawdę mu zależało. Do tego osobę, dla której Józef walczył z tym, ale bezskutecznie, jedynym szczęściem była praca. Czuł, jak ogarnia go znany już dreszczyk podniecenia. To nie mógł być zbieg okoliczności. Wszystkie elementy układanki za bardzo do siebie pasowały. Wyrzucenie Małgorzaty z pracy to metoda drastyczna, ale widocznie tak musiało być. Józef wierzył w przeznaczenie. – Nie wiedziałem – wyznanie Józefa wyraźnie Wolińskiego zakłopotało. – Możemy się umówić, że nie było rozmowy. – Zaraz, zaraz, nie tak łatwo. – Tak w ogóle zawodowo to ja ją bardzo cenię, ale sam rozumiesz – Woliński uznał za wskazane usprawiedliwić się – Przegina czasami. Nie mogę sobie pozwolić. Daj spokój, przerwał mu Józef. Znam ją dobrze. Nie musisz mi nic tłumaczyć. Ja też mam do ciebie interes. Pamiętasz sprawę Jareckiego? A co to ma do rzeczy? Nagła zmiana tematu zupełnie zbiła ministra stropu. Może więcej, niż ci się wydaje. Głośny proces poszlakowy dostał 25 lat, oczywiście słyszałem. No właśnie. Zależy mi, żeby wyszedł. Chcesz uwolnić faceta, który, jeśli dobrze pamiętam, zamordował swoją kochankę? Dlaczego? Jeśli w słowach Józefa była jakaś logika, to zupełnie nie trafiała Wolińskiemu do przekonania. Bo to nie on. No tak, jak zwykle wiesz wszystko lepiej. Jakbym wiedział wszystko, to bym cię nie musiał o nic prosić. A ile już odsiedział? Dziesięć lat trochę za mało na przedterminowe zwolnienie. Minister pokręcił głową. Jest jeszcze prawo łaski. He, musisz poczekać, aż zostanę prezydentem, co może chwilę potrwać. Józef krzywym uśmiechem skwitował żart kolegi. A na razie możesz napisać wniosek. Podobno są już u ciebie wszystkie papiery. Skąd wiesz? Woliński przypomniał sobie, że rzeczywiście papiery Jareckiego z prośbą o ułaskawienie już od dłuższego czasu leżą na jego biurku w ministerstwie w opasłej teczce z napisem sprawy do załatwienia. — Sam się o to starałem i mówiąc szczerze, specjalnie po to do ciebie przyszedłem. Pomożesz mi? — To ktoś z twojej rodziny? Dlaczego ci na tym tak zależy? — Właściwie to tobie powinno na tym zależeć. W oczach Wońskiego pojawiły się dwa wielkie znaki zapytania. Rozdział czwarty. Pomieszczenie biurowe, w którym pracowała Małgorzata, nie wyróżniało się niczym spośród innych tego typu placówek w całym kraju. W prokuraturze, jak we wszystkich instytucjach budżetowych, kierowano się tą samą zadziwiającą logiką, w myśl której, jeśli już dali jakieś pieniądze, to natychmiast trzeba je wydać, bo jak nie, to zabiorą. Efekty tego pośpiechu w dysponowaniu państwową kasą były widoczne gołym okiem. W biurze stały ciągle stare szafy na dokumenty z tak wypaczonymi drzwiami, że od dawna nie dawało ich się zamknąć na klucz. Były wprawdzie komputery, ale drukarki na przykład uznano już za wyposażenie zbędne, za to w oknach błyszczały nowiutkie wertikale w okropnym, buroszarym kolorze żaluzje, których zadaniem było chyba doprowadzenie do depresji każdego, kto by nawet przypadkiem znalazł się w tym pokoju, sprawiły jednak głęboko tajoną radość Karolowi. Ich pojawienie się dostarczyło mu pretekstu, aby pod pozorem słabego oświetlenia miejsca pracy, przesunąć swoje biurko pod samo okno, dokładnie naprzeciwko biurka Małgorzaty. Dzięki temu wybiegowi mógł nareszcie, ukryty bezpiecznie między ekranem komputera a rozłożystą palmą, bezkarnie gapić się na małgorzatę i w czasie godzin pracy puszczać wodze fantazji przychodziło mu to tym łatwiej że miał dużą wadę wzroku okulary z grubymi szkłami były niewygodne i ciążyły mu na nosie zdejmował je więc chętnie gdy tylko mógł i rozcierał nasadę nosa Świat wokół niego stawał się wtedy przyjemnie miękki, Małgorzata jeszcze piękniejsza i dużo łatwiej mu było wyobrazić się w roli kogoś więcej niż tylko kolegi z pracy u jej boku. Na jakiekolwiek działania zmierzające do realizacji tych marzeń, mimo codziennych, twardych postanowień, nie miał odwagi się zdobyć. Małgorzata, choć zdawała sobie sprawę, że jest atrakcyjna, starała się ukryć ten fakt przed społeczeństwem sama myśl, że mogłaby coś osiągnąć tylko z powodu ładnej buzi, budziła w niej odrazę. Nie stosowała makijażu. Długie, gęste, kasztanowe włosy zawsze spinała w kok, do pracy przychodziła wyłącznie w oficjalnych spódnicach za kolano i nigdy nie przynosiła wstydu instytucji, której powagę miała zaszczyt reprezentować. Skończyła trzydzieści pięć lat, ale zawsze, co w przypadku kobiet w tym wieku jest raczej dziwne, starała się sprawiać wrażenie znacznie starszej. W trakcie nielicznych i krótkotrwałych przerw w wykonywaniu swych obowiązków, małgorzata zauważyła oczywiście, że Karol rzuca na nią ukradkowe spojrzenia, ale ponieważ nic z nich nie wynikało, przestała na to zwracać uwagę. Tego dnia z samego rana Karol po raz kolejny, a miał nadzieję, że ostatni, powziął mocne postanowienie, że tym razem już na pewno, ale to na pewno, zaprosi małgorzatę na kolację. Albo do teatru, albo do kina, gdziekolwiek.